Brzeczerstwo, tekst na dzień dzisiejszy pochodzi z listu do Filipejczyków, rozdziału 4, wersetów 11 i 12. Nauczyłem się na tym poprzestawać, co mam, umiem i uniżać się, umiem i obfitować. Któryś chciał poczytać komentarze? Przepraszam. Jeśli stwierdzamy, że doświadczenia w naszym życiu są bardzo rozmaicone, możemy z tego wypełnić, że potrzebujemy zarówno wielu, jak i głębin powodzenia i przeciwności, aby nas właściwie nauczyć i przygotować do stanowisk, które przyjdzie życia dla nas przyszłości. Jak apostoł, uczmy się zatem obfitować, nie pozwalając, by obfitość doczesnych głów poprowadziła nas do odstąpienia od naszych śrubów poświęcenia. Uczmy się także, jak być w potrzebie, nie w dostatku, a mimo to nie pragnąć niczego ponad to, co mądrość i płatność to najlepsze. Uczmy się być zadowoleni. Zadowolenie we wszelkich okolicznościach jest chwalebnym osiągnięciem i ideałem, do którego lud sama powinien ciągle dążyć. Naprawdę niewielu jest takich, którzy z zadowoleniem potrafią znosić poniżenie, a jeszcze mniej takich, którzy z zadowoleniem umieją przyjąć powodzenie. Tylko przez liczne doświadczenia poniżające i wywyższające uczymy się przyjmować wszystko z zadowoleniem. Dziękuję. Pyta, jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia w odniesieniu do tego tekstu i jaki był ich wynik? Zwracając, gdy rozglądamy się wśród naszych bliźnich, to zauważamy, że rzeczywiście mało jest takich, którzy odpowiednio oceniają to, co mają. To, co raczej widzimy, to powszechne niezadowolenie. Chęć, żeby mieć więcej, lepiej, szybciej, taniej i jeszcze najlepiej do tego bez wysiłku. I widać też powszechną zazdrość, jeżeli komuś powodzi się lepiej. Widać, że nawet i wśród tych, którzy przedstawiają się jako chrześcijanie, ba, wśród tych, którym wydaje się, że poświęcili Bogu swoje życie, swój czas, swoje wpływy, swoje wszystko inne, co posiadają, bardzo mało jest takich, którzy potrafią oceniać lekcje i duchowe błogosławieństwa, jakie otrzymują od Pana. Niewielu zauważa, że rozmaite próby uczą nas i pomagają nam rozwijać charakter, tak byśmy w coraz większym stopniu byli kopiami naszego Pana, coraz lepszymi Jego przedstawicielami, coraz lepszymi sługami sprawiedliwości, tak obecnie, jak i w życiu przyszłym. I właśnie to jest powodem, że nie tylko tak zwane narody są najbardziej niezadowolonymi spośród narodów świata, ale także i poszczególni chrześcijanie w tych narodach, chrześcijanie oczywiście tylko z nazwy, również są niezadowolonymi i nieszczęśliwymi jednostkami. Niestety. Także i wielu z tych, którzy naprawdę w pełni poświęcili się Bogu, poznali prawdę na czasie, dowiedzieli się o nagrodach za wierność, jakie mają nastąpić po utrapieniach obecnego czasu, to niestety i także wielu spośród nich zalicza się do tych niezadowolonych części świata. Czują się nieszczęśliwi, czują się niespokojni, nie doświadczają pokoju, odpoczynku, jaki Bóg przygotował dla swego ludu. Pokój Boży, który przewyższa wszelkie wyrozumienie. Ten pokój niestety nie rządzi ich sercami, i nie utrzymuje wszystkich ich innych spraw życiowych w odpowiednim porządku i poddaństwie. Nie powinno tak być. Pamiętajmy, że chronienie się przed doświadczeniami, unikanie trudności i prześladowań ponoszonych w gorliwej służbie dla Pana i dla Jego sprawy jest poniekąd wycofywaniem się z poświęcenia. Do Kościoła było powiedziane, jeśli będziecie cierpieć z Chrystusem, to także w Nim będziecie królować. A drugorzędnie, czy to samo w kolejnym znaczeniu nie stosuje się także i do nas? Nasz Bóg jest bogaty w miłosierdzie i szczodrze nagradza wszystkich, którzy się pilnie starają i służą Jemu. Jeżeli rozumiemy, że częścią także i naszej nagrody będzie sprawowanie pewnych funkcji w Królestwie Bożym, to powinniśmy zrozumieć, że aby otrzymać naszą nagrodę, my również musimy cierpieć. Ponieważ to wyrobi w nas takie charaktery, które w przyszłości będą doceniane i w naturalny sposób wynagradzane właśnie tymi stanowiskami. Jeżeli zaś ich sobie nie wyrobimy, no to zamiast nas na te stanowiska zostaną wybrani inni, którzy będą wykazywali wyższy od nas rodzaj charakteru.
my, to prawda, nie poświęciliśmy tak jak Kościół wszystkich naszych ziemskich korzyści i praw, co oni uczynili, aby móc osiągnąć niebiańską nagrodę i naturę, ale poświęciliśmy naprawdę dużo z nich. Przynajmniej powinniśmy. Po to, żeby osiągnąć tą przyszłą nagrodę, która jest obiecana dla wiernych obecnego czasu. Nie zmarnujmy więc naszego poświęcenia. Gdy się dobrze nauczymy lekcji życiowych, to dowiemy się, że wśród rzeczy, które są konieczne do życia, nie ma znowu aż tak bardzo wiele. No bo jakie są te rzeczy niezbędne? Proste i niekosztowne potrawy, prawda? Skromna odzież, stosunkowo małe mieszkanie i proste umeblowanie. Czy coś jeszcze? Jeżeli posiadamy cokolwiek więcej niż te konieczne, podstawowe rzeczy, to zwróćmy uwagę, że wszystko, co jest ponadto, to jest więcej, aniżeli nam Bóg obieca, że będziemy mieli w tym obecnym życiu. I że w związku z tym powinniśmy odczuwać wobec Niego tym większą wdzięczność w naszych sercach i wypowiadać ją naszymi wargami. A kiedy w ten sposób spojrzy się na te wszystkie sprawy, to czy gdzieś będziemy mieli jakąkolwiek okazję, żeby chociażby pragnąć, albo szemrać, albo narzekać na to, co mamy, co posiadamy? Czy powinniśmy pragnąć, pożądać, mieć nadzieję i prosić o więcej, jeżeli Bóg nam obiecał i co Jego mądrość uznała za najlepsze dla nas? A jeżeli we właściwej postawie i ze szczerością w sercu będziemy przyjmowali lekcje Słowa Bożego do tych naszych serc, jeżeli będziemy je wprowadzali w praktykę, nie tylko słuchali, ale wprowadzali w praktykę, to pod promieniami boskiej dobroci i łaski one szybko rozwiną w nas i radość, i pokój, i ufność, i zadowolenie, i szczęście, i wreszcie miłość. A nie tylko sami staniemy się odzwierciedleniami tego pokoju, zadowoleniu i szczęścia, ale także będziemy wywierać i podobny wpływ na wszystkich, z którymi się będziemy stykali. I na członków naszych rodzin, na naszych sąsiadów, przyjaciół i innych bliźnich, wszystkich, z którymi się będziemy stykali. Zamiast więc narzekać na pogodę, że jest za gorąco lub za zimno, za mokro, za sucho, za jasno, za ciemno, jak mgliście, posępnie. Czy jakby jeszcze jakkolwiek inaczej nie było, bądźmy raczej zadowoleni z pogody, jaką mamy. Nie jesteśmy odpowiedzialni przecież za to, jaka ona jest, ani nie możemy jej zmienić. A jeżeli nasz mądry Ojciec Niebiański uznał właściwe dozwolić nam właśnie taką pogodę dzisiaj, jaka ona jest, no to najlepszą rzeczą jest spokojnie się z tym pogodzić i przyjąć ją po prostu, że taka dzisiaj powinna być. W słusznym boskim czasie, w czasach naprawienia wszystkich rzeczy, Jego łaska dosięgnie nie tylko wszystkich ludzi, żeby ich podnieść, ubłogosławić i uzdrowić, ale dosięgnie także i ich mieszkania, czyli samej ziemi i doprowadzi ją do stanu raju. I wtedy zawsze, jak będziemy patrzeć na pogodę, będziemy mogli powiedzieć, o jaka fajna pogoda. Podobnie, jeżeli czyjeś zdrowie nie jest najlepsze, to niech nie narzeka, niech nie żali się na to każdemu, z kim się spotyka. A raczej niech stara się być wdzięcznym. Wdzięcznym Bogu za to, że nie jest gorzej. Pamiętajmy, że jako członkowie upadłego rodzaju ludzkiego znajdujemy się ciągle pod przekleństwem grzechu. A to w naturalny sposób obejmuje w sobie i cierpienia, i bóle, i choroby, i wreszcie w końcu śmierć. Analogicznie można by też mówić o rozmaitych innych dziedzinach życia. W pracy nie mamy najlepszych warunków, w szkole, w domu, wśród sąsiadów. Też nie narzekajmy. Cokolwiek więc doświadczamy. Czy jest to umiarkowanie fajne, czy znośne, czy też może nawet w pewnej mierze przyjemne. Bądźmy za to bardzo wdzięcznymi, bardzo szczęśliwymi, że właśnie jest tak, jak jest. I starajmy się korzystać z właśnie tych warunków najlepiej, jak tylko możemy i umiemy, ponieważ one są dla nas najlepsze. Nasz dobry, miłosierny Ojciec dał je nam, dlatego że one mają dla nas być najlepsze. Nasz tekst wraz z towarzyszącym mu wersetem z listy do Żydów 13 rozdziału i wersetu 5, mówiącym: obcowanie wasze niech będzie bez łakomstwa, poprzestawając na tym, co macie, bo sam powiedział, nie zaniecham Cię, ani Cię opuszczę, jest nie tylko dobrym lekarstwem w celu osiągnięcia duchowego zdrowia i radości w Panu, ale także jest korzystnym lekarstwem dla naszego zdrowia fizycznego.
Niezaprzeczalnym faktem jest bowiem to, że większość ludzi powiększa swoje fizyczne dolegliwości i choroby przez swoje narzekanie i przez swój brak szczęśliwego stanu umysłu. Kto narzeka, o jak mi źle, jak mi niedobrze, to tylko pogarsza jego stan. Jeżeli więc jesteśmy jednymi z dzieci Bożych, to zapamiętajmy słowa naszego Pana i Zbawiciela, który pierwszy kroczył tą wąską ścieżką, który powiedział, że to poganie, czyli ci, którzy Boga nie znają, nie są ludem Jego przymierza, to oni właśnie ciągle troszczą się o to, co będą jeść, co będą pić, co będą się ubierać. A więc nie bądźmy im podobni, ponieważ nasz Ojciec Niebiański wie, czego potrzebujemy i to zanim Go jeszcze o to poprosimy. On nam już zresztą obiecał, że otrzymamy to, co będzie dla nas najlepsze. Jeżeli czyjeś stanowisko w życiu zalicza się do tych niższych i wymaga stałej, dość mozolnej, nieprzyjemnej pracy, aby zapewnić sobie i swojej rodzinie rzeczy konieczne, też niech nie narzeka, lecz niech raczej dziękuje Bogu za zdrowie i za siły niezbędne do wykonywania tej właśnie niezbędnej pracy dla Niego. Niech dziękuje za zrozumienie, że to obecne, krótkie życie jest tylko czasem szkolenia się i że właściwie przyjęte lekcje obecnego czasu przyniosą nam obfitość łaski i chwały w Królestwie Bożym. Na takim stanowisku, jakim wówczas wynagrodzi nas Bóg. A ponadto, niech taka osoba pamięta jeszcze i o tym, że z drugiej strony obecnie nieprzyjazne warunki są pod pewnymi względami korzystniejsze od warunków niektórych z tych, którzy wydają się być lepiej sytuowani, bardziej prosperować. Jakże wielu bowiem spośród tych, którzy posiadali majątek i rozmaite wygody, przekonało się, że są dla nich przekleństwem. I jak wielu z tych, którzy nie zostali przeklęci przez to bogactwo, to i tak przekonali się, że jego zwodniczość i duma, jaką one często wywołują, jest raczej dla nich przeszkodą, zamiast być pomocą na ich wąskiej ścieżce. Owszem, wielu z nich przekonało się o prawdziwości słów naszego Pana z Ewangelii Marka z rozdziału 10, wersetu 23, gdzie powiedział: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. Pamiętajmy również i o tym, co powiedział apostoł, że niewielu bogatych, niewielu możnych, niewielu uczonych znajduje się pomiędzy tymi, których Bóg wybiera, zanim nastąpi ogólne zbawienie ludzkości. Raczej tymi wybranymi przeważnie byli i są ubodzy na tym świecie, ale bogaci w wiarę. Rozumiejąc, że bogactwa wiary, bogactwa ufności, bogactwa zadowolenia i bogactwa pobożności razem z towarzyszącymi im owocami ducha są tymi prawdziwymi bogactwami. Tym skarbem złożonym, jak mówi Ewangelia Mateusza, rozdział 6, werset 20, tam gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną. Rozumiejąc to, złóżmy dzięki Panu, że w swojej mądrości i łasce zostaliśmy postawieni właśnie w takich warunkach, w jakich jesteśmy. I z tymi myślami chciałbym jeszcze przypomnieć tylko werset dzisiejszy. Nauczyłem się na tym poprzestawać, co mam. Umiem i uniżać się, umiem i obfitować. Pytania. Jakie były w tym tygodniu moje doświadczenia w odniesieniu do tego tekstu? Jaki był ich wynik? I z tymi myślami zapraszam Państwa do składania świadectwa.